Witajcie z tej strony Laska Gaming. A oto kolejny odcinek świetnego To The Moon, jednej z moich ulubionych gier indie przygodowych, że tak mogą powiedzieć. Kolejny odcinek To The Moon i sądząc, tylko sprawdzę sobie godzinę, okej, okay. Sądząc po czasie przy moim save'ie, jesteśmy już grubo ponad połową gry. I grałem w to tydzień temu z powodu mojego wyjazdu, więc nie wiem co się dzieje w tej grze, ale zaraz pewnie się okaże. Widziałeś film na Księżyc, co fajny jest? Ech, jak dla mnie za bardzo pretensjonalny. Preferuję filmy trochę bardziej... Och... Jeno Seiskwa. Co? Co? Dobra. Nie wiem, co tu mam zrobić, ale zaraz pewnie się ukaże, co tu mam zrobić. Dobra. Przejdziemy sobie znowu na kursory. Może wejdziemy do kibla męskiego. O, tu jest coś. No dobra, są. O, wiem, próbujemy nakierować na Księżyc, kochanie. O, Henry. Dobry Boże, jestem za bardzo zmęczona i głodna, żeby odkrywać swoją rolę. Chyba powinnam sprawdzić, czy się coś zmieniło u John'ego. A, dobra, próbujemy nakierunkować... Głupi mikrofon. Nakierunkować wspomnienia John'ego, żeby chciał lecieć na Księżyc. Stary, przykro mi, że cię to wciągnęłam. O, zmienił się model rozgrywki. Już nie zbieramy wspomnień. I znowu jesteśmy w tym momencie, od którego zaczynaliśmy praktycznie grę. Wciąż to samo. Muszę spróbować go nakręcić w innym miejscu. Pozwoli to sytuację... Powoli ta sytuacja zaczyna mnie bawić... Bać... Męczyć... Nie doczytałem. Oby. Lili? Ale w którym miejscu? O, tutaj. Może tutaj spróbuję coś zrobić. Ciekawe. Zaczyna się bardzo robić interesująco, powiem. Rzuciła encyklopedię prosto w twoją twarz? He, zrobiła to? Zamknij się, koleś. Co wy tutaj robicie? Zaczyna się. Zajmijmy dobre miejscówki. Czekaj, nie przypominam sobie, żeby to się wcześniej wydarzyło. Coś musiało się zmienić. No, to jest ciekawe akurat. Nie wciskaj się. Ciekawe. Bardzo, 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 bardzo ciekawe. Zaczyna być... Bo historia była genialna, zaczyna być coraz bardziej intrygująca. O, była genialna, teraz jest taka intrygująca bardziej. Sekunda. To nie jest prawdziwa zmiana, to jest... Proszę o uwagę. Jak wiecie, jestem przedstawicielem NASA i jego majestatu. I jestem tu, żeby wam o tym powiedzieć, opowiedzieć. Dawaj, Timmy! Wow, to było straszne. Ale zobaczyłem, ale zboczyłem nieco z tematu. Facepalm. A więc dobrze. Wiem, że wielu z was zastanawia się, czy można doświadczyć czegoś tak niesamowitego jak podróż do innego wymiaru. Poczuć w nozdrzach słodycz Wenus, pływać swobodnie wzdłuż pierścieni Saturna. A może po prostu relaksować się po drugiej stronie Księżyca. My w NASA wierzymy, że przy odrobinie własnej woli każdy może to osiągnąć. To możesz być ty. Albo ty. Albo może... Ty! Ale ja nie chcę lecieć na Księżyc. W takim razie masz... Czekaj. Co? Czemu nie? A czemu miałbym chcieć? Jestem szczęśliwy tutaj na Ziemi. Nie pragniesz tego nawet troszeczkę? Nie. Dlaczego? Nawet ociupieńkę? nie. Jako oficjalny rekruter NASA przybliżę wam kilka faktów na temat Księżyca. Po pierwsze, Księżyc ma 4,5 miliarda lat.
Wiedzieliście, że jego powierzchnia dorównuje powierzchni Afryki? To prawda, ale tak w ogóle, jeżeli chcecie pojeździć na rowerze po powierzchni Księżyca... Poza tym, światło potrzebuje 1,5247 sekundy, aby przebiec podróż stąd na Księżyc. A jeżeli korzystacie z latającego samochodu, to podróż trwa 130 dni. To akurat wiedziałem. I ostatnia, ale nie mniej ważna rzecz. Ludzie, którzy docierają na Księżyc, stają się sławni i bogaci. A jak doskonale wiemy, sława, bogactwo i sława to tłumy fanek. I to by było na tyle. Pamiętajcie, nas czeka na każdego z was, zwłaszcza na brunetki. Fucking hell. I co myślisz? NASA to cię raczej nie zatrudni, ale dla naszych celów to było więcej niż wystarczające. Starałem się dać czadu. Chcesz iść zobaczyć, czy to coś dało? Oczywiście, zaraz wrócę. Wróciłem. I jak? Kompletna porażka. To tak jak i u mnie. Hej, nie zniechęcaj się. Jestem pewien, że jeszcze coś możemy zrobić. Mianowicie? Więc... Boję się tego planu, doktora Watsa, który jest ulubioną moją postacią w tej grze. Jest genialna. Postać jest naprawdę genialna. Izabel, nie możemy sobie pozwolić na dokończenie tego domu. Gdy wystarcza nam pieniędzy na lekarstwa. Ale stać was... Ale stać was było na wzięcie udziału w loterii Lot na Księżyc. Jeśli sprzedacie ten dom, to będzie was stać. Czy ta gwiazda jest prawidłowa? Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. A wiecie o tym, że NASA zapewnia doskonałą opiekę medyczną? Darmowy przejazd czy konny w kosmosie? O, ślub! Cieszę się z twojego szczęścia. A to zagadka. Gdzie powinniście się udać na podróż poślubną? River? Ciekawe, co teraz się stanie, a to mnie rozwaliło. Loteria Lot na Księżyc. Kurczę, szkło, ślisko. Johnny! John! John! Co jest grane? Wiesz co? To zwyczajnie nie działa. Gorzej, to jakaś farsa. Jesteśmy cholernymi zawodowcami. Nie podobrałem się za to wszystko, żeby uganiać się za nim, wydzierać jak idiotka. Nie? Słuchaj, brak snu zaczyna chyba działać na nerwy. Gdybym wiedział, że będę pracować po nocach, wziąłbym sobie kawę, ze sobą kawę. O tak, powinieneś zobaczyć ten film, który wcześniej wymyśliłam. Jaki film? Właśnie. Tak czy inaczej, wiem, że czas tutaj nie jest na wagę... Jest na wagę złota, ale to do nikąd nie dąży. Zróbmy sobie małą przerwę do rana. Mam nadzieję, że Johnny da sobie radę sam. Muszę ją zadzwonić w parę miejsc. Coś się dzieje. Jeszcze mamy chwilę czasu, żeby pograć. Zaczyna mnie to bardzo ciekawić. Te piksele! Moje oczy! To wszystko nie ma sensu. Dlaczego urządzenie nie zadziałało? Przecież pragnienie John'ego o dostaniu się na Księżyc zostało pomyśle przetransferowane. Jednak mimo to nie wykazał chęci dostania się na Księżyc.
Chyba że wtórny warunek niezbędny do spełnienia pragnienia został zmodyfikowany podczas procesu. Tylko wtedy to samo pragnienie uzyskałoby dwa różne rezultaty w dwóch różnych momentach. Nie rozumiem, bo się głupi. Nie mam wątpliwości, że Ryber odegrała istotną rolę w tym wszystkim. Jeżeli byłoby coś, co mogło zakłócić funkcjonowanie urządzenia, to ona była główną podejrzaną. Ale co mogło być przyczyną? River. Co ty zrobiłaś? Zaczyna się gubić trochę w tej historii. Ach, wschodzi słońce. Przepraszam, że czasami seplenie, ale wczoraj byłem u dentysty i jeszcze mnie bolą ząbki. Więc troszkę mam dyskomfort w mówieniu. Niewiele czasu nam pozostało. Ciekawe, czy Neil coś znalazł. Dobra, zobaczymy. Historia się naprawdę robi trochę pod matfana. Z uwagi na to, że... No nie, znaczy są... Jest wątek River cały czas, ale teraz już w innym kontekście powoli zaczynam się gubić i nie rozumieć, dlaczego to River miałaby, nie wiem, zepsuć coś w maszynie. Och, czuję smród wiewiórki przejechanej przez Nila. A, chyba na górę musimy wejść. Gdzie jest Neil? Jak się miewa, John? Ledwo się trzyma. Co robicie? My stoimy w miejscu. Lepiej się pośpieszcie. Nie mamy zbyt wiele czasu. Jeżeli szukasz swojego kolegi, to wydaje mi się, że jest w kuchni. O, przynajmniej mamy jakąś informację. Dobra, kuchnia. Gdzie była kuchnia? Chyba tu. Nie, rozumiem to, ale... Okej, sprawdziłeś to w jego papierach. Powiedz mi, dlaczego te informacje nie zostały nam przekazane? Albo lekarzowi. Skąd wziąłeś kawę? Rozmawiasz z kimś z szefostwa? Tak, jak skończę, to pogadamy. Co mam teraz zrobić? Czekaj, czy to nie jest... Skąd to masz? Z latarni morskiej. Mówię ci po raz ostatni. Czy mamy iść do latarni morskiej? Nie mam pojęcia, co mamy teraz zrobić. No, pójdziemy do... O, dobra, kliknijmy na niego. Może już skończył. Piękny jest soundtrack, naprawdę coś cudownego. Mam soundtrack cały na kompie i często go słucham. Dobra, tak możemy zrobić. Widzę. Nie, to nie ma sensu. Skąd wziąłeś kawę? Kawkę? Dafug? Z latarni morskiej. Dobra, idziemy do latarni morskiej, bo to jest jedyna rzecz, która mi przychodzi na myśl, z którą moglibyśmy teraz zrobić. Więc udajmy się tam i sprawdźmy, czy tam są jakieś... Ale do latarni się idzie w daleko. Nie. Ale dobra, to wytnę wam to po prostu i wytnę. O, dobra, coś się dzieje. Ale nie wiem, czy to ma się dziać, ale nie mogłem iść do latarni, bo... Zobaczmy, czy Neil ma jakiś pomysł, więc łaziłem po domu i wszedłem tutaj. Mamuś, nie chcę iść do szkoły. Jest niedziela, mój drogi. Pozwól im spać. Dobra. Postaw książkę. Nie wiem, czy to czytać, czy... O kur... Czytasz dalej? Tak. Piękne.
Oj. Co mam zrobić? Nie ma spania. Wyłącz to, wariatko. Dobra, no. Dobra, pogadajmy z nią. Ta dwójka nie powinna siedzieć tak do późna. Moja wina, mogłam ich dopilnować. Cóż, naprawdę nie jest to zwykły dzień. Wiem, ale jestem wyczerpana. Domyślam się, że ty jesteś jeszcze bardziej. Naprawdę muszę usiąść. Jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, pozwól mi najpierw usiąść. Dobra. Chcesz o coś zapytać? To dziwne, że taka osoba jak ty pracuje w takim miejscu. Masz przecież jeszcze dwoje dzieci. Ile jeszcze mam czasu? Dobra. Nie jest tak źle, naprawdę. Przejeżdża wtedy autobus szkolny. Ale co ty tu w ogóle robisz? Kilka lat temu odszedł mój mąż. Co się stało? Był w wojsku. Należał do ostatniej tury rekrutów wysyłanych za morze. Bardzo mi przykro. Spanikowałam. Nie mieliśmy oszczędności i nie mogłam znaleźć pracy. Johnny zobaczył moje ogłoszenie i zaproponował mi pracę. Przyjąłem ją z wdzięcznością. To było tak pięknie i spokojnie. To miejsce pomogło mi w końcu dojść do siebie. A czy przypadkiem do zadań rządu nie należy pomaganie wdowom żołnierzy? Należy i tak naprawdę otrzymałam pomoc. Ale w tym okresie John zaczął mieć własne kłopoty i to on potrzebował mojej pomocy. Tommy i Sara lubią tu przebywać, tak więc tutaj zostaliśmy. Jeżeli chodzi o żonego, on również był zadowolony. Brakuje nam go. Myślę, że on naprawdę chciał mieć rodzinę. To praca na pełen etat, prawda? Co będziesz robiła, gdy to się skończy? A co mogłabym robić? Znajdę pracę w mieście i będę żyła dalej, tak myślę. To przykre. Będzie mi brakowało żonego i tego miejsca. Może raz na jakiś czas uda mi się tutaj przyjechać. Dobra, nie ma sensu. Chcesz o coś zapytać? Nie! Och, poczekaj. Jest, może progres. Zanim Johnny zaczął przystąpić, powiedział mi, że najprawdopodobniej się tutaj pojawicie. Powiedział też, że raczej nie będzie miał szansy zrobić tego osobiście, więc... poprosił mnie, abym podziękowała w jego imieniu. Dlatego dziękuję wam bardzo. Może teraz... Błagam. O! Jest. Dobra, jeszcze chwilka. Co to jest? Wygląda na to, że nasz Johnny posiada jakieś ukryte dokumenty. Ukryte dokumenty? A dokładnie mówiąc, ukryte medyczne dokumenty. Prawdopodobnie w młodości przyjmował duże dawki silnych beta-blokerów. Co za zbieg okoliczności. Powodują skutki uboczne, negatywnie oddziałując na wspomnienia. Beta-blokery. Johnny nie miał problemów z sercem, prawda? Najwyraźniej nie. To sprowadza nas do jednego. Czy te skutki uboczne nie były wywołane celowo? Zwłaszcza przy tak dużych dawkach leków. To musiało mieć ogromny wpływ na jego wspomnienia. Myślisz, że dlatego nie mamy dostępu do jego wspomnień z dzieciństwa? Powiem ci jedno. To nie był błąd urządzenia. Goście z działu konserwacji zrównali mnie z ziemią. Więc co teraz? Właśnie otrzymałem rekonfigurację częstotliwości, która pozwoli nam na pominięcie wpływu beta-blokerów. W końcu będziemy mogli dostać się do jego dzieciństwa na tyle wcześnie, aby skutecznie przetransferować jego pragnienie. Więc na co czekamy? Jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, zawsze jest ta jedna rzecz. Aby uruchomić nową częstotliwość, będziemy potrzebowali włącznika. Włącznika? Czegoś, co ma bardzo silny związek z niedostępną pamięcią. I będziemy mogli to dać Johnemu, aby wybudzić niedostępne wspomnienia. A jak mamy to zrobić? Mamy tylko przelotne wspomnienia z jego dzieciństwa. Nawet jeżeli znajdziemy zdjęcie z jego dzieciństwa lub coś w tym stylu, przecież Johnny jest nieprzytomny. Ta, więc wracamy do punktu wyjścia. Wiesz co, od czasu zeszłorocznego przypadku dotyczącego Nory nie mieliśmy zlecenia, które by tak strasznie by mnie nie wkurzyło. Mnie też. To mnie wykańcza.
Idę zaczerpnąć świeżego powietrza. Zapomniałem o kawie. Beta bloker. Dobra, na tym skończymy. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to Demon, sprawdź inne odcinki z tego cyklu albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Na razie i do następnej produkcji.